Jak dowiedziałem się o tym, że Bóg mi dał wolność, nie, że mogę iść robić co chcę, że tak naprawdę On się mną opiekuje, że daje mi informacje, to czego tak naprawdę ode mnie chce? Jego jak gdyby wola nie jest rozkazem, nie jest przymusem. Bóg mnie stworzył, ja jestem Jego dzieckiem. Tak naprawdę, co On tak naprawdę ode mnie chce? Z tych wszystkich moich poszukiwań wyszła tylko jedna rzecz. Bóg chce, żebym się radował życiem. Ale nie radował się w sposób taki, który my próbujemy. Ja myślę sobie, że my próbujemy tak naprawdę spełnić wolę Boga, przynajmniej ja, przy pomocy alkoholu. Jak się napiłem alkohol, tak naprawdę to w ten czas czułem się człowiekiem zadowolonym, przez moment szczęśliwym. Mało tego, kiedy wypiłem setkę wódki, to ze mnie spadał naprawdę jakby taki ciężar. Wszystkie troski, wszystkie jakieś takie obawy, wszystko to nagle gdzieś uwalniałem od tego. Wolność to jest uwolnić się od wszystkiego, co mnie tak naprawdę więzi. Myślę sobie, że ja próbowałem to zrobić na skróty. Tutaj dostałem taką wiadomość od Boga, że nie da rady na skróty zrobić, nie? Trafiłem na sposób, jak to tak naprawdę zrobić. Ten program 12 kroków mówi bardzo ważną rzecz. Najpierw zacznij od siebie. Zaprzyjaźnij się z sobą. Miej zgodę na siebie samego. Naucz się tak naprawdę kochać siebie. I nie wstydź się. W moim wychowaniu, w mojej rodzinie było zawsze nie mów o sobie, mów o innych. Ciągle nie było zgody na to, żebym się zajął tak naprawdę sobą. Oduczono mnie chwalenia się sobą. Od zarania oduczono tego dzieciaka i mnie tak naprawdę najważniejsze rzeczy, jaką ja potrzebuję. Ciągle się mówi, że ja potrzebuję miłości, że ja potrzebuję dostać miłość. Nie, ja nie potrzebuję miłości. Ja tak naprawdę to, co potrzebuję szacunku do siebie samego. A szacunek do siebie samego nie płynie tak naprawdę z zewnątrz. Tak jak nigdy nie potrafiłem się wódki napić, żeby mi to starczyło, tak nigdy z zewnątrz szacunku nie nabiorę na tyle, żebym szanował sam siebie. Jak nie zacznę szanować siebie samego i nauczę się szanować siebie samego, chwalić siebie samego, to nie. Ja myślę sobie, że więź z Bogiem, czyli kontakt z Bogiem, tak naprawdę zaczyna się ode mnie samego. Ja jestem wyposażony we wszystko, co mi potrzeba, żeby tak naprawdę kontaktować się z Bogiem. I mało tego, to jest jedyna możliwość, żebym ja się kontaktował z Bogiem, to właśnie poprzez siebie. Ale z pewnością jest jedna rzecz, którą wiem. Bóg się raduje, kiedy ja się cieszę. W kolejnym filmie. Zastąpić więzi z Bogiem, to jest to, żeby ja tak naprawdę zaprzyjaźnił się z innymi ludźmi.